Muszę kichnąć! O jedy! Eszu! Dziękuję bardzo. O matko! Czary mary! Ryszard! Irek? Boże, ja kotów nie poznaję! Ryszard! Pamiętacie ten stolik? On był kupiony kilka lat temu. I postanowiłam... Znaczy postanowiłam, Dawid go przyniósł do domu. Umyjemy go. W ogóle jest tak zimno na dworze. Te mrozy są straszne, jeny. Ej, a pomyśleć, że jak ja byłam mała, nie? To przecież minus 20, minus 15 to było miesiącami. I człowiek chodził do szkoły normalnie, do pracy, do wszystkiego. A teraz czasami minus 10 i zamykają szkołę albo coś. Nie, jak to się pozmieniało, matko kochana. Także postanowiłam go dać do pokoju gościnno-roślinnego i w efekcie, czy on tam zostanie, to jak przyjedzie kanapa. To wtedy podejmiemy decyzję, jak go postawimy jedno z drugim, nie? Czy to będzie pasować, czy nie? Jak nie, no to po prostu postanowię go sprzedać wtedy. Z Action. I on, ja w ogóle nie mam nosa takiego, któremu przeszkadzają jakieś zapachy, ale jest ten taki niebieski z Action. On się inaczej nazywa. I mnie tak drażni jego zapach. Ten też jest dosyć intensywny zapach, bo czuć go, ale jest taki przyjemny. A tamten niebieski ma coś takiego, że mam drugie opakowanie i ciężko mi się go zużywa. Ale zużyję go, bo ogólnie jest dobry, ale ze względu na zapach, który mi naprawdę bardzo przeszkadza, go więcej po prostu nie kupię, nie? Muszę kichnąć! O jedy! Esiu! Dziękuję bardzo! Apsiu! Tak się kicha! No, kielicha. Została tylko szuflada spod łóżeczka Laury, która będzie zaraz wyniesiona. Zaraz wjedzie stolik, tego się pozbędziemy i wniesiemy tutaj ten jeden regał, którego nam brakuje. No i cały czas jest rozkmina, nie? Jaki kolor ścian, bo mówiłam wam, że będzie malowanie. Jaki kolor ścian, ale wszystko zależy od tego, jak przyjadą próbki farb. Bo zamówiłam takie próbki, które wiecie, nie przykładacie kartonika do ściany, tylko normalnie sobie możecie z tej saszetki pomalować kawałek i wtedy lepiej to widać, bo nawet widać jak farba wyschnie, jak to wygląda. Bazyl, uważaj. Wjeżdżamy. Ta-dam! No to mniej więcej będzie wyglądało tak, że Mirek Szmirek dajmy na to stolik gdzieś tutaj, tu kanapa. Nie, myślałam, że coś spadło. Tu kanapa, może jakiś dywanik by się przydał, żeby tak cieplej było. Dobrze, i oficjalnie zabaweczki i ta półeczka Laury też stąd wyjedzie, chociaż, no mówiłam wam, tu chyba będzie jeszcze jeden regał. Ale tak ogólnie jakby na tym roślinki zawiesić też by było spoko, nie? Dobra, ale na razie ściągamy. Jak u Laury w pokoju się nie przyda, a się okaże, że tutaj się przyda, no to przecież się przyniesie z powrotem. Także zabawki. O matka, tu lampeczka. Dobra, czekajcie, lampeczkę zostawię, a to idę wynieść do góry. Okej, teraz plan działania jest to, że ściągam wszystkie te zabawki, które tutaj są, z tego regału i znosimy go z Dawidem na dół. Powoli wszystkie rzeczy trafiają na swoje miejsce i no remontujemy, no to w sumie nie można nazwać jakimś wielkim remontem, tak? No takie odświeżanie bardziej bym powiedziała. Zastanawiam się, co tutaj zrobić i pisaliście mi też, żeby zrobić sobie tutaj w tej wnęce garderobę. Mi garderoba zawsze kojarzyła się z otwartymi szafkami typu Pax z Ikei, ale no tak wchodzę i tu mam, no mam wnękę, tak? Chyba bym wolała, żeby to było jednak zabudowane. Nie wiem, dobra, zobaczymy. Dobra, na razie w ogóle nawet nie myślę, czy tu będzie garderoba, czy nie. Nie wiem, co tutaj będzie i zaskoczę was. Znowu mam takie same skarpetki. Tym razem wy... O, truskawki. O matko! Czary mary! Ryszard! To ja nagrywałam z tobą, Ryszard! Tak romantycznie mieliśmy, Ryszard! Ja nie wytrzymam! I've been trying my best for a while, trying to please everyone who
To się nazywa szybkie sprzątanie, nie? No nie, no tutaj są pluszaki na razie. Zaraz je jeszcze raz przejrzę. Co do wydania, to do wydania. Co do sprzedania, to do sprzedania, bo cały czas ta sama zasada. Co się da sprzedać, to sprzedaje. Co się da wydać, to wydaje. Dobrze, teraz tak. Ta witryna, ten regał ma trzy szyby. I ja te szyby sobie zniosę na dół. A jak Dawid zaraz przyjdzie, to zniesiemy ten regał razem. Malwinka, proszę odejść, bo my wychodzimy. Dobra, ogólnie no widzicie, bez tych szkieł to jest lekkie, ale powiem wam, że nie wykręcę tutaj na schodach, bo już znosiliśmy trzy takie regały, ja mam cztery i właśnie podejmiemy decyzję, czy będę zamawiała piąty tam do mojego pokoju gościnno-roślinnego. Czekajcie, bo się miło, tam coś jeszcze chciałam. A, dobra, wiem co. Idę znieść szyby na dół. Nie zawsze zaskakuje jak powiedzenie kocie mordy. Ciekawska kocia morda nabiera sensu w rzeczywistości. Co? Już obczaiłeś? Nie, mówi, że nie. No to idź obczaja jeszcze, proszę, proszę, idź obczaja. Idź, idź, idź. Mirek? Boże, ja kotów nie poznaję. Ryszard, ja nie mogę powiedzieć do ciebie, Mirek. Ryszard. Na razie kombinuję z tego, co mam. O, Mirek, to teraz... Nie, nie, Mirek, nie wchodzimy na razie tu. Nie, 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 bo ja się potem nie wykurzę. Kombinuję z tego, co mam. I to jest ten dywan taki musztardowy z Ikei, który ma 50 tysięcy lat. No nic kłam, jak powiem, że ma około 15. I chcę zobaczyć, czy w tym pokoju gościnno-roślinnym nie będzie miał on sensu. Chodźmy, co? Chodźmy. Okej, okay, ja widzę to w tej chwili tak. No czekamy na tą kanapę, nie? Która... No tak pi raz za oko, jak mierzyłam, gdzieś tam dotąd sięgnie. I tu jest ten jeden regał. Jakie echo się zrobiło, jak pusto. Tu idealnie będzie jeszcze jeden regał. I tu nie będzie tak, że będą nowe rośliny, tylko... Znaczy jak przyjedzie jeszcze jeden regał, to może być trochę za mało roślin. Ale to tak, wiecie, rośliny się też rozrastają, to też trzeba mieć na uwadze. I tak jak już wam mówiłam, jest zamówiony... Jest zamówiony co? Jest zamówiony... Jest zamówiona kanapa butelkowa zieleń. I ostatnio wam mówiłam, że bardzo mi się podoba butelkowa zieleń też na ścianie. Ale z racji tych roślin mi się wydaje, że one po prostu zginą na tle. I myślałam właśnie o tym, żeby zamówić musztardową kanapę i pomalować te ściany na butelkową zieleń. Ale zrezygnowałam właśnie ze względu na roślinki, że mi się wydaje, że one po prostu na tle tego wszystkiego zginą, a nie o to mi w tym wszystkim chodzi. I tak myślę, że to gdzieś będzie tutaj. Mirek, odejdź no. Nie, on mówi, że nie. No ale to wiecie, to jest Mirek Szmirek i jak on mówi, że nie, to znaczy, że nie. Więc mi się wydaje, Mirek, że to może być tak... Kanapa może być gdzieś tu, wyobrażamy sobie. A tu będzie to i tu będzie wtedy... I tu wtedy, Mirek, będzie ten stolik, wiesz? Ale to jest oczywiście tak wstępnie, bo to może być przecież zupełnie inaczej, nie? Ale tak mniej więcej to widzę. I po prostu w momencie, gdy przyjedzie kanapa, podejmiemy decyzję co do malowania ścian, to wtedy zadecyduje, czy ten dywan zostaje, czy nie. I czy ten stolik zostaje, czy nie. I tyle. Jeszcze raz pokażę wam z tej strony. Jeden regał. Idealnie wejdzie drugi regał. Kanapa. No i to oczywiście, no jak przyjdzie kanapa, to się wtedy ustawi, nie? Dokładnie, bo nie wiem, jak kanapa będzie wystawała i tak dalej. Więc tak pi razy oko. No wstępnie ten dywan nie jest jakiś zły, nie? Ale no to mówię, no to już zobaczymy, jak przyjedzie wszystko. Jak widzicie, tutaj mam takie lampki LED-owe na regałach. I tutaj mam kupiony jeszcze jeden zestaw, więc sobie zaraz to zamontuję. No ściągnęliśmy tą drabinkę, która tutaj była, nie? Ta zabezpieczająca. I co podchodzę do schodów, to mam takie... Chcę podnieść, otworzyć, nie? A tu się po prostu idzie i trzeba wchodzić. Ej, to ja pamiętam, jak wiele lat temu u naszego dziadka był taki próg. Taki mały próg był. No i wiecie, każdy był przyzwyczajony, że jak szedł, to robił krok, bo on był taki wystający i po prostu się szło, się robiło kroka, nie? Kiedyś był remont, tego progu nie było już kilka tygodni, a każdy szedł i... A było płasko. No teraz już się każdy przyzwyczaił, ale na początku to było śmiesznie. Śledzisz mnie. Po prostu mnie dzisiaj śledzisz. Mówi, że nie. Śledzisz. No i znowu mam taki zestawik LEDów. Na ten regał to jest niby 10 metrów. Ja nie wiem, czy w sumie jest dosyć mocno ściśnięte. Tamte rolki były takie duże, pamiętam. A
to jest taka mała. Ryszard, co tu się dzieje? I wiecie co? W ogóle to jest fajne, bo do tych LEDów są takie piloty różne, nie? I to jest fajne, bo można sobie, no raz, że na przykład możesz leżeć, siedzieć, nie musisz wstawać, żeby to wyłączać, bo wystarczy pilotem to zrobić, nie? I druga sprawa jest taka, Ryszard. A druga akcja jest taka, nie wszystkie, ale te akurat można, bo tu są minuty 30, 60, 90, 120 i możecie je sobie nawet w aplikacji w telefonie zainstalować i programować, kiedy ma się włączyć, kiedy ma się wyłączyć. Także w ogóle fajna sprawa, naprawdę. Ryszard, czy ty tu krążysz jak Mirka Szmirka? Tak? Krążysz jak Mirka Szmirka. Dobra, na razie zanim zaczniemy przyklejać, to wypadałoby sprawdzić, czy rzeczywiście działa. Czekajcie, gdzie jest ta strzałeczka? Do strzałeczki. Żeby sprawdzić, czy działa, a nie, ja sobie poprzyklejam, się okaże, że nie działa. A, tu nawet jest takie sterowanie. Aha! Jaka dyskoteka, ja nienawidzę takich rzeczy. No nie gadajcie, że w pilocie nie ma baterii. Coś mi się wydaje. Tak sobie teraz myślałam nad jedną rzeczą, że ja na polskim YouTubie to chyba najwięcej stynką, że mam dom piętrowy i muszę wchodzić do góry po schodach. Ej, no ja nienawidzę. I wiecie co, to nie jest tak, że ja narzekam, ale my dobudowując się tutaj do teściowej, bo kto nie wie, to jesteśmy dobudowani do teściowej, mamy zupełnie osobne wejścia, wszystko, wszyściutko mamy osobno, osobne podwórka, wszystko jest tutaj osobno. I my nie mieliśmy innego wyjścia tutaj na wielkości tej działki, jak iść z domem do góry. My mamy dom 160 metrów, no i nie mogliśmy w inną stronę, bo no nie było miejsca. I ja nigdy, słuchajcie, nigdy, jak już byłam taką osobą w pełni myślącą, że będę budowała kiedyś na przykład swój dom, nigdy nie chciałam mieć domu piętrowego. No nigdy. Ja pamiętam, słuchajcie, za dzieciaka, jak ja za dziecka mieszkałam w bloku. I jak jeździliśmy do rodziny, oni mieszkali w domu i ten dom mieli piętrowy, to my z moją siostrą nie mogli nas ściągnąć z tej góry. My ciągle chciałyśmy siedzieć u góry, tam, wiecie, normalne pokoje były porobione, wszystko normalna chata, nie? Ale my chciałyśmy ciągle siedzieć u góry, bawić się i tylko u góry. My chciałyśmy mieć swój dom ze schodami. No i później, jak ja już doszłam do tej świadomości takiej, nie inaczej, jak już doszłam do tej dorosłości i świadomości, co to znaczy mieć piętrowy dom, ja nigdy nie chciałam mieć piętrowego domu. I nie to, że ja narzekam, tak? Bo tak jak mówię, ja mieszkam w bloku, teraz mieszkam w domu. Cieszę się z tego, jak rozwija się moje życie, jak się toczy. Jak patrzę po internecie, no to my tych schodów do góry to mamy mało. Jedy, niektórzy to mają tyle, że... Ja nic nie chcę mówić, ale... Na noszach by mnie musieli tam nosić. Dobra, przyklejam sobie to. No i chciałam sobie tutaj w spokoju to przykleić. Ale... Ale co ty tu robisz? No. Ja wiem, o co tu chodzi, już wam tłumaczę. To, co wam mówiłam, że koty to są... Nie potrzebują żadnych specjalistycznych zabawek. Wystarczy kawałek czegoś... O! Widzicie? O! Kawałek zwisającej tasiemki. I już będzie zabawa. Proszę bardzo. Mirku? Proszę. Chodź. Zapraszam. Chodź. No. Zapraszam. Proszę, można się bawić, a ja sobie przyklejam. I ja wszystkie te LEDówki tam mam takie, że one są właśnie samoprzylepne i powiem wam, że się trzyma. Tam w tym jednym miejscu mi trochę taki kawałek odpadł, ale przywiązałam sznurkiem i nawet nikt nie widzi. Gdzie ty żeś z tym poszedł? Nie, on jest psychiczny. Jaki właściciel takie koty? Ej, ale dupa nie działa. Przełożyłam baterię od innego tego pilocika. Dobra, zgadza się na pewno to, że jest 10 metrów. Patrzcie, jak one słabo świecą. I zobaczcie, że połowa... Widzicie, tu jest wszystko poprzyklejane. Połowa nie świeci w ogóle. Ja tutaj mam poprzyklejane. Ja to kupiłam w Action. I ja tego nie mogę znaleźć w internecie. One są... Nie wiem, czy tutaj widać. Widzicie? One są zupełnie inne. Ta taśma jest taka gruba. I ona też ma tam różne kolory. Ale mi chodziło właśnie o taki nie biały, zimny, tylko taki neutralny, jak jest tutaj. A tu... Na tym regale też mam identyczne LEDy, jak te, co teraz przykleiłam. Ogólnie te LEDy, jak i te LEDy, które niestety całe nie działają, muszę wymienić na inne. Zacznijmy od tego, że te są po prostu zepsute. Ja to zamówiłam na Allegro. Muszę to kupić 2 razy po 10 metrów, identyczne jak są na tych dwóch regałach. Ja je kupiłam w Action. Ale jestem wściekła, że wyrzucone pieniądze w błoto, że to nie działa. Robimy poszukiwania vloga, w którym pokazywałam... Te prawidłowe.
Więc nie zmienia to faktu, że jeżeli jest ochota i życzenie i ktoś z Państwa ma ochotę i życzenie zostawić subskrypcję i kciuka do góry, serdecznie zachęcam i z całego serca dziękuję i widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć! Biu. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. Don't give